Ho, ho, ho! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wesołych świąt wam oczywiście życzę standardowo, chociaż już na ten temat film powstał. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie coś ala post gameplay. Znaczy, nawet nie ala, bo to będzie post gameplay. Wybaczcie, jeżeli troszkę będę tutaj niemrawy, troszkę będę mówił takie może głupotki, ale jestem delikatnie mówiąc wstawiony, troszkę sobie popiłem. Ale to nie powstrzyma mnie od nagrania tego, co chcę wam wrzucić na kanał. Troszkę inna perspektywa. O tym sobie też do tego przejdziemy, ale nie dzisiaj, tylko za jakiś czas. Słuchajcie, dzisiaj standardowo jak co roku, ponieważ nie znam innej gry, zagramy sobie w Hugo Gwiazdkową Przygodę, a raczej pokomentujemy nagrany przeze mnie gameplay, ponieważ zrobiłem rekord. Rekord ustanowiłem, ponieważ rok temu bodajże stanąłem na trzeciej albo czwartej minigierce. W tym roku, w roku 2023, udało mi się dojść do 11 minigierki i na tym zakończyłem przygodę, ale powody, dlaczego zakończyłem przygodę, dowiecie się w trakcie oglądania ze mną tego gameplayu. Tak więc, jeśli wam się oczywiście materiał spodoba, to nie zapomnijcie ocenić go łapką w górę lub łapką w dół, a jeżeli chcecie zostać trochę dłużej na kanale, to zasubskrybujcie kanał. Ja już nie będę przedłużał i lecimy z koksem. Wesołych świąt! Wszystkiego najlepszego! Świąteczne prezenty, słodycze i miły nastrój. Nie, nic z tego. Nikt nic nie dostanie, bo zatrzymam czas i święta nie nadejdą. O nie! O! Nie będzie żadnej gwiazdki. Zamienię świętego Mikołaja i wszystkie krasnale w bloki lodu. Tu sobie spokojnie, bezpiecznie i bardzo świątecznie. Z mego ukrycia twoimi oczami będę wodzić wzrokiem za krasnolami. W mojej mocy teraz każdy krasnal, każda żywa dusza. I nikt im nie pomoże, nawet najbardziej nieznośny troll. Szczęście i radość, żegnajcie na zawsze. Ogłaszam, że od dziś święta są zimne i martwe niczym śnieg. To rynek miasta Krasnali. Możesz pójść do domu świętego Mikołaja i posłuchać dzisiejszej opowieści, lub przejść się po miasteczku i poszukać jakiejś gry. I pamiętaj, że zawsze możesz zagrać w dekorowanie drzewka. Powodzenia! No to my oczywiście pójdziemy w jakąś minigierkę zagrać, co nie? Więc tak, Hugo Gwiazdkowa Przygoda to jest trochę taka gra w stylu kalendarza adwentowego. Mogę to tak nawet skomentować, gdyż zawiera ona 24 minigierki plus jedna bonusowa, chyba 25. No i ogólnie gra polega na tym, w ogóle fabuła tej gry polega na tym, że musimy oczywiście uratować wszystkie krasnale, wszystkie 24 krasnale oraz uratować świętego Mikołaja, który, jak widzicie, w cutscence został zamrożony i uwięziony w studni. Niestety my nie przejdziemy wszystkich minigierek i podam wam powód dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że za mało czasu miałem na nagranie tej gry do końca. Mógłbym oczywiście zarwać sobie cały 24 grudnia, no ale no niestety są to święta, a ja w święta nie mam zamiaru zarywać nocek tylko po to, żeby nagrać gameplay z gry, która tak naprawdę ma powtarzające się minigierki. Bo owszem, jest to naprawdę bardzo fajna produkcja, bardzo lubię do tej gry wracać, lubię sobie ją co roku odpalić w okresie świątecznym. Natomiast smutna prawda na temat tej gierki jest taka, że ona ma bardzo powtarzalne minigierki i to jest troszeczkę wada tej gry, ponieważ w mojej opinii, jak na grę świąteczną,
Myślę, że twórcy mogliby spokojnie jakiś nowy content wymyślić i nie musieliby powtarzać tak naprawdę te same minigierki, zmieniając tak naprawdę układ planszy. Uwierzcie mi, skąd ja w ogóle mogę to wiedzieć, że te minigierki się powtarzają? Otóż oglądałem praktycznie cały let's play, troszeczkę przewijając sobie, troszeczkę na przyspieszeniu, pana CJ'a. Pan CJ zrobił akurat z tego pełnoprawny let's play 25-odcinkowy, bo robił to w ramach kalendarza adwentowego, czyli jak był 1 grudnia, to wleciał pierwszy odcinek, jak był 2 grudnia, wleciał drugi odcinek i druga minigierka i tak dalej. W moim przypadku, tak jak ja to zawsze montuję, a zawsze staram się wycinać jakby moje fejle w trakcie, kiedy... Fajle lub po prostu bardziej, mówmy po polsku, nieudane próby, jakieś takie moje błędy, które popełniam w trakcie nagrywania gameplayu. Ja zawsze coś takiego wycinam i przez to, że ja to wycinam i staram się robić taki, powiedzmy, bardziej dynamiczny montaż, to u mnie, gdybym ja prowadził w ten sam sposób serię co pan CJ, to odcinki te trwałyby po 3 minuty, może po 4 minuty, bo wszystko byłoby to, łagodnie mówiąc, po prostu wycięte, no nie? Pierwsza minigierka, tak jak zresztą widzicie, polega na tym, że musimy odmrozić wszystkie krasnale i... Wszystkie mam na myśli 10. Oczywiście możemy zrobić to więcej, ale my nie mamy na to czasu, żeby w nieskończoność siedzieć w jednej minigierce, co nie? Na tę chwilę mamy już odmrożone 9 krasnali, więc nie pozostaje nam nic innego jak doprowadzić 10 do końca i wtedy przejść do następnej minigierki. Dokładnie tak. Mamy to ogarnięte i skończyliśmy z wynikiem 11 krasnali. Ogólnie rekord, jaki udało mi się ustanowić, to jest 14, ale nie chciało mi się już tego za bardzo robić, bo trochę było to momentami mozolne. Następna minigierka, jak widzicie, polega na tym, że mamy uderzać metalową kulką i zbić tak naprawdę 10 krasnali w bryłkach lodu. Ja postanowiłem przyspieszyć tę minigierkę, gdyż po prostu... Jest ona jak najbardziej w porządku, bardzo ją lubię, lubię sobie często ją odpalić. Natomiast w trakcie, kiedy nie komentujesz tego na bieżąco, jest to troszeczkę nudne. I tak naprawdę, żeby nie zrobić z tego, wiecie, mocno pociętego poziomu, mocno pociętej minigierki, to postanowiłem, że po prostu... Za dużo w ogóle powtarzam słowa po prostu, ale to już niestety jest taki mój... brzydki nawyk, będę starał się go zwalczyć. Chciałem w nadzwyczajnym świecie zrobić troszeczkę w to w dynamiczny sposób, może tak to ujmę. No i tyle. Jeżeli chodzi o tę minigierkę i poprzednią, moje wspomnienia są takie, że nigdy nie miałem jakiegoś szczególnego problemu z tymi pierwszymi dwoma minigierkami. Jest następna minigierka, z którą miałem... problem, znaczy nie następna, tylko to będzie piąta minigierka i ja wam powiem, dlaczego miałem z nią problem, ale myślę, że do tego dojdziemy. Jeżeli chcecie, możecie się oczywiście podzielić swoimi doznaniami, jeżeli chodzi o Hugo Gwiazdkową Przygodę, w sekcji komentarzy. Ja z miłą chęcią poczytam, co macie do powiedzenia. No i minigierkę zakończyliśmy z wynikiem uratowania 11 krasnali, tak więc nie jest to zły wynik. Ja tak osobiście uważam i chyba lampkę zapalę, bo kurczę, pieczone, jest ciemno. W ogóle jest to pierwszy raz taki post gameplay, gdzie ja komentuję z kamerką, no nie, bo zawsze to było bez kamerki. Tutaj Hugo oczywiście mówi nam, że mamy uratować 20 krasnali, jeżeli się zmęczymy, bo rzucamy takimi metalowymi kuleczkami. Jeśli się zmęczymy, to tutaj, jak widzicie, jest taka tarcza. Mamy w tą tarczę uderzyć i wtedy taśma, która posuwa te krasnale, jakkolwiek to brzmi, zatrzyma się i one nie będą miały żadnych przeszkód, będą mogły dostać się do wyjścia i... Ta minigierka również bardzo lubi się powtarzać i tak jak ona się lubi powtarzać, tak za każdym razem jest jedno i to samo zadanie, czyli uratuj 20 krasnali. Serio, jak będziecie grali w późniejsze te minigierki, tam nie wiem, dzień, nie wiem, 15, 18, nie pamiętam w których konkretnych dniach się ta minigierka powtarza, to jest dosłownie jedno, wszystko i to samo. Tu nic się takiego nie zmienia, tu nic się takiego nie dzieje, to po prostu wszystko jest jedno i to samo. Pan CJ w swoim let's playu pokazał wam, że co każde zakończenie minigierki słuchał opowieści Mikołaja.
Nie wiem, jak ja to zedytowałem. Mam nadzieję, że to tego nie wyciąłem. Ale my sobie przesłuchamy tylko jednej opowieści Mikołaja, bo jeżeli chcecie zapoznać się z tymi wszystkimi innymi opowiastkami, to ponownie mogę zaprosić do pana CJ-a. On pokazał dosłownie wszystko z tej gry. Ja nie miałem na to czasu, plus tak jak ja sobie oglądałem, to uważam, że niewiele straciłem, prawdę mówiąc. Gdybym miał wydać Hugo Gwiazdkową Przygodę we wszystkich tych 25 minigierkach, które mają miejsce w grze, no to wydałbym to jako jedno odcinkowca, bo prawdę mówiąc uważam, że nie opłaca się robić z tego serii kilkuodcinkowej albo kilkunastoodcinkowej, gdyż ja też nie bardzo bym miał co powiedzieć, no bo bym tak naprawdę się ciągle powtarzał z komentarzem, bo mówię, gdyby to było 24 lub 25 różnych minigierek, no to mógłbym sobie pluć w brodę, że zmarnowałem okazję. W sytuacji, kiedy te minigierki się wszystkie powtarzają, twierdzę lub śmiem twierdzić, że tak naprawdę niewiele zmarnowałem. Serio. Jeżeli mi nie wierzycie na słowo, że minigierki się w tej gierce powtarzają, to ponownie polecam wam obadać, nawet nie tylko pana CJ-a, bo jeszcze był taki koleś na YouTubie, Demonic Skyers chyba tak się nazywał, nie pamiętam jego niku. On chyba w całości nagrał Hugo Gwiazdkową Przygodę jako jednoodcinkowca i... No mówię, to jest, uważam, taka wada trochę tej gry. Pan CJ wiem, że w swojej ocenie bardzo pochwalił grę i ja jak najbardziej tak samo pochwalę, bo ma swój taki niepowtarzalny klimat. Natomiast no niestety dla mnie wielką wadą jest to, że to wszystko się powtarza. I wiem, że możecie powiedzieć, że ale to jest Hugo Gwiazdkowa Przygoda, to nie musi być jakoś super wymagająca gra. Owszem, macie jak najbardziej tutaj rację. Natomiast uważam, że mogłaby... Twórcy mogliby troszkę bardziej się postarać i troszkę bardziej innowacyjne minigierki wprowadzić, bo na przykład czego w tej gierce nie było? No nie było na przykład w mojej opinii jakiegoś takiego konkursu na zbudowanie jak najładniejszego bałwana. Może to być pierdoła, ale jest to w klimacie świąt, więc uważam, że jak najbardziej by to pasowało. Co dalej? Uważam, że jest wiele naprawdę minigier, które mogłyby być w fajnym takim klimacie Hugo zrobionym. Ale niestety tego nie ma, no i musimy to z tym jakoś żyć, no nie? I myślę, że to jest chyba moje ostatnie podejście co do Hugo Gwiazdkowej Przygody. Już raczej w przyszłym roku, jak już zabiorę się za jakąś świąteczną grę w takim świątecznym klimacie, to myślę, że już to nie będzie Hugo Gwiazdkowa Przygoda, bo ja Hugo Gwiazdkową Przygodę to co roku ogrywam i tak naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok cały czas mówię to samo, a jeżeli nie mówię tego samego, to jedyna różnica jaka jest taka, to że troszeczkę bardziej krytycznie teraz podchodzę do tej gierki, że niezbyt mi się trochę podoba to, że tutaj praktycznie wszystko się powtarza od 8 dnia wzwyż, więc... No wiecie, dla mnie na przykład to jest trochę nudne, bo ja lubię jak jest coś nowego. Nawet jeżeli ma być powiedzmy ta sama minigierka, to niech ona będzie w troszkę w inny sposób skonstruowana, bo jedyne co tak naprawdę wyróżnia te same minigierki, które są w późniejszych dniach, to, że one są delikatnie trudniejsze, bo czas troszeczkę, ma się trochę mało czasu, co nie? I że na przykład taka taśma, która tutaj... czy ten ciągnik w sumie, po którym te krasnale się poruszają, to jedzie troszeczkę delikatnie szybciej, no nie? I to jest jedyna taka różnica, ale to też może być problem taki, że ja przechodzę grę na łatwym poziomie, bo nie chciałem się jakoś super wysilać na trudnym. No i patrzcie, minigierka z pierwszego dnia to była dosłownie ta sama minigierka, co tutaj. Jedyne co się wyróżnia, to, że delikatnie się może układ tych taśm zmienił. I to tyle. Nic tutaj innego nie było. Nie było tutaj jakiejś ekstra sekcji dialogowej, dlatego postanowiłem wam wyciąć tę minigierkę i tak teraz będę robił od tego momentu, kiedy wszystkie minigierki zaczną się powtarzać. To będziemy mieli debiut nowej minigierki. Tym razem jednym uderzeniem kuli musisz rozbić lodowy blok, w którym uwięziony jest krasnal. Aby dobrze wycelować, obracaj mnie oraz niektóre przeszkody za pomocą lewego. Tak więc, zasady tej minigierki są dosyć proste. Musimy ustawić tak robota i Hugo, aby uderzyć w krę lodu, w której jest uwięziony krasnal.
I ja, żeby oczywiście wyciąć te próby, gdzie mi nie wychodziło, gdzie uderzałem ciągle w tego krasnala poruszającego się, bo jak widzicie jest on też trochę taką przeszkodą, to postanowiłem wam powycinać właśnie te moje nieudane próby, żebyście mieli taki za pierwszym razem gameplay zrobiony, może to tak ujmę. Na poziomie łatwym dostajemy 20 kul, na poziomie średnim bodajże kul dostajemy 10 chyba, a na trudnym 8. Nie pamiętam w jakiej to kolejności szło, bo ja tylko grałem na poziomie łatwym i zresztą sami możecie zobaczyć jak wyglądają późniejsze poziomy, kiedy uratujemy już 5 krasnali. Bo już uratowaliśmy 5 krasnali, tak więc w tym momencie tak naprawdę ja bym mógł sobie skończyć. Ale chciałem wam pokazać mniej więcej jak to wygląda na w późniejszych rundach tej minigierki. No i wygląda to następująco. Myślę, że dla niektórych może to być powód do radości, bo widzą w pełni minigierkę do momentu, kiedy uda mi się oczywiście ją wygrać. Natomiast ja uważam, że gdybym to wyciął do 5 krasnala, niewiele byście tak naprawdę stracili. Tak jest moje oczywiście zdanie, możecie się ze mną zgodzić bądź nie. Wiem, że mi się troszeczkę myślenie niestety na przestrzeni lat delikatnie zmieniło, bo ja bym czegoś takiego chyba nawet kiedyś nie powiedział, ale no niestety staram się, aby moje gameplaye były dosyć dynamiczne, żeby nie były one takie trochę stypiarskie, no nie? Dlatego też komentarz staram się trochę też bardziej urozmaicić, bo ja wiem, że to już nie są te czasy roku 2015, aby zamulać pałę i gadać takim przymulonym głosem. No, trzeba troszeczkę dynamiczniejszy ton wprowadzić w serię. Żeby dało się to jako tako oglądać, żeby potem nie było, że ktoś sobie z mojej serii zrobi tak naprawdę dobranockę, co nie? No ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o 5. minigierkę, czas na 6. I tu mamy nowość, ponieważ w tym momencie jest to nowa minigierka, której nie było ani w pierwszym, ani w drugim, ani w trzecim dniu. Polega ona na tym, że mamy trochę taką maszynę w kształcie, nie wiem, harmoniki czy czegoś. I naszym zadaniem jest odpowiednie prezenty o odpowiednich kolorach na odpowiednią półkę wrzucić. Czyli na przykład jak mamy prezent o kolorze zielonym, to on musi być w miejscu na półce, gdzie są zielone prezenty. Jak mamy czerwony, no to ma być tam, gdzie jest czerwony. Jak ma być niebieski, to ma być tam, gdzie jest niebieski. Jeżeli zły prezent wrzucimy na inną półkę, no to te prezenty, jak widzicie, na dół spadają i się, że tak powiem, niszczą. I wtedy dzieciaki są bez prezentu i myślą, że były przez cały rok niegrzeczne, a tak naprawdę mogłyby być grzeczne, ale Hugo jest niestety cymbałem i nie potrafi, jak to się mówi, trafić w odpowiednią półkę. No i mamy zadanie wykonane. Tak naprawdę zakończyliśmy na 30 prezentach, jak zresztą widzieliście przed chwilą na stopklatce, bo udało mi się 30 ustanowić. I to jest ostatnia nowa minigierka w całej tej grze, już nic nowego w tej gierce nie zobaczycie. Polega ona na tym, że musimy skakać po krach lodu i po tych takich tratwach i jak mamy na przykład zielone prezenty, to one muszą być na zielonym polu. Jak Hugo teraz stał na żółtym polu, no to musimy tutaj doprowadzić żółte prezenty. Musimy po 4 prezenty dać, aczkolwiek gra chce, żebyśmy w ten sposób uratowali 10 krasnali, a więc tak naprawdę możemy zrobić tak, że zapełnimy całe niebieskie pole 4 prezentami, całe zielone pole i 2 prezenty do na przykład żółtego pola. I mamy już minigierkę zaliczoną i to już wtedy jest finito, wszystko, serio. To jest wtedy wszystko i nic więcej już nas tutaj nie czeka, no nic innego nie zobaczymy już tutaj, tak więc wiecie o co chodzi, no nie muszę chyba wam tego mówić, co nie? Trochę się dziwnie czuję, że ja taki trochę lekko wstawiony, bo jestem po 2 piwach. Stwierdziłem, że spróbuję nagrać w taki sposób serię. Jest to coś nowego w końcu. Ale wydaje mi się, że nawet jak jestem delikatnie wstawiony, no to jeszcze jako tako nie wypadłem z wprawy, jeżeli chodzi o komentowanie. Ale mogło być gorzej, uwierzcie mi, mogło być gorzej. Mógłbym teraz leżeć pod biurkiem i się zataczać. A stwierdziłem, że zabawnie będzie, jak zrobię post gameplay z kamerką, bo jest to troszeczkę bardziej w stylu, w którym ja się odnajduję. Kiedyś, gdybym robił w post produkcji lub post komentary, jak to dawniej nazywałem,
to zrobiłbym pewnie tak, że tylko gameplay byście widzieli i w tle mój głos. A stwierdziłem, że będzie całkiem zabawnie, jak na przykład w prawym dolnym rogu umieszczę kamerkę. Planowałem w ogóle nagrać to kamerką z mojej lustrzanki, ale doszedłem do wniosku, że trochę nie chce mi się wyciągać tej lustrzanki. Przyda mi się ona na kiedy indziej, plus mikrofon krawatowy też mi się na kiedy indziej przyda, tak więc zrobimy to w troszkę innym stylu, tak jakby za dawnych czasów, jakkolwiek to brzmi. No i mamy minigierkę zaliczoną, już nic nie musimy tak naprawdę robić. Teraz tylko możemy właśnie... O, i wam pokazałem, co się stanie, kiedy zapełnimy wszystkie cztery pola. Wtedy te wszystkie cztery pola na prezenty się resetują i możemy tak w nieskończoność zbierać te prezenty, dlatego zrobimy stąd Auf Wiedersehen. I teraz szukamy ósmej minigierki. Ja niestety się nie odnajduję w tym, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie są ułożone te minigierki, dlatego widzicie dosyć dynamiczny gameplay z wycięciami. No i ponownie mamy minigierkę, którą już widzieliśmy. Dlatego ona się tak bardzo szybko skończyła, bo stwierdziłem, że jak nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to lepiej, żeby to wyciąć. Dziewiąta minigierka to jest to samo, co widzieliśmy w minigierce numer 7, tak więc nic nadzwyczajnego. Jak będzie wyglądała dziesiąta minigierka? To jest bardzo dobre pytanie. Znowu to samo. Pamiętacie minigierkę numer 2? No to proszę bardzo, macie minigierkę numer 2, tylko że tym razem poruszamy się na lodzie. Tak, panie CJ, to nie jest śnieg, to jest lód. Śnieg ma zupełnie inny kolor. Jest bardziej biały, a nie niebieski, ani błękitny, panie CJ-u. Tak więc ostatnia minigierka jest tą minigierką, której nie udało mi się zaliczyć. Bo stwierdziłem już, że po prostu no nie chcę grać po raz kolejny w to samo. Troszkę dla mnie było to już delikatnie mówiąc typiarskie. Więc aby nie zostawiać was niedosytem, zobaczycie sobie zaraz końcówkę, a tak naprawdę zakończenie tej gry. Pokażę wam 3 albo 2 zakończenia, nie wiem ile jest tak naprawdę mówiąc zakończeń w tej grze. Jak to się mówi ocenić, które według was zakończenie jest lepsze. Tymczasem dziękuję za oglądanie, życzę wam ponownie wesołych świąt, mimo że już to zrobiłem dzisiaj w nocy, o północy, jakkolwiek to brzmi. I widzimy się po świętach, tak myślę. Na razie, trzymajcie się i zjedźcie tego karpia w końcu. Ileż on może stać i stygnąć. Na razie. Zobaczmy, co tu dziś mamy. Oto kolejna opowieść. Piotruś Kołkonogi. Oto opowieść o skrzacie, oto zwanym o skrzacie Piotruś Kołkonogi. Imię to zyskał sobie, ponieważ od samego dzieciństwa nie miał jednej nogi i zastępował ją drewnianą. Miał wiele drewnianych nóg. Z najgładszego machoniu, na specjalne okazje, z drzewa żelaznego, aby grać w różne gry i jeszcze inną, wodoodporną, z drewna kauczukowego. Piotruś Kołkonogi zwykł wyglądać z okna. Zajmował się tym każdego dnia, całymi tygodniami. Każdego dnia przyglądał się skrzatom, biegającym po trawie i grającym w piłkę, ale nie mógł do nich dołączyć. Była to w końcu piłka nożna, a nie drzewna, jak powtarzali mu inni. I dlatego Piotruś Kołkonogi mógł być jedynie widzem wyglądającym przez okno. Pewnego dnia wydarzyło się jednak coś dziwnego. Piłka została przerzucona nad bramką i potoczyła się wprost ku pradawnemu skrzatowi, który właśnie wyprowadzał psa na spacer. Może tego jeszcze nie wiecie, lecz gdy w pobliżu jest pies, nie da się utrzymać powietrza w piłce. Tak właśnie się stało. Pies pradawnego skrzata przegryzł piłkę i powietrze z niej uszło. Bez piłki skrzaty nie mogły dalej grać. I Piotruś Kołkonogi nie mógł przepuścić takiej szansy. Zbiegł po schodach i zbliżył się do skrzatów. Ja mam nową piłkę, powiedział.
pokazując im piłkę tenisową. Skrzaty wybuchnęły śmiechem, lecz gdy Piotruś Kołkonogi podrzucił swoją piłkę i uderzył ją swoją drewnianą nogą, tak że wylądowała wiele mil dalej, przestały się śmiać. Była to całkiem nowa gra, która szybko została nazwana bejsbolem. A Piotruś Kołkonogi grał w nią za każdym razem, aż w końcu niektóre skrzaty zaczęły mu nawet zazdrościć tej jego drewnianej nogi. Przebudź się, kruku, bym twymi oczami zobaczyła, co zdziałałam moimi czarami. Wszystko jest tak, jak zaplanowałam. Martwa cisza. Święta nigdy nie nadejdą. Przebudź się, kruku, bym twymi oczami zobaczyła, co zdziałałam moim czarem. Nareszcie, raz na zawsze skończyły się święta. Świąteczna atmosfera, radość i prezenty od świętego Mikołaja to już przeszłość. Znów mnie oszukali. Już ja im pokażę. A więc jednak mamy święta! Tylko nie to! A więc jednak mamy święta!